Metallic Madness. O mój Boże, jak ja na ciebie długo czekałem. Nie ze względu na to, że seria się kończy, ale po prostu czekałem na ciebie, ponieważ jesteś moim ulubionym zonem. Akt 1 i akt 2 są po prostu mua. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was na ostatni odcinek już Sonic Mania Plus Encore Mode. I nagrywam to zaraz po odcinku przedostatnim, czyli odcinku 5, który notabene albo będziecie widzieli 12 wieczorem, albo 13 z rana. Nie pamiętam szczerze, jak ja to ustawiłem, ale hej, jest to praktycznie z tego co wiem ostatni let's play, jeżeli chodzi o mój maraton wiosna-lato z pomidorem, tak więc można by powiedzieć w skrócie, że wiosna-lato z pomidorem 2K18 jest zakończona. Co więcej, ten let's play zakończył ten taki maraton wiosny i lata z pomidorem 2018. Więc jest to ostatni letni let's play w 2018 roku. O ile czegoś jeszcze nie wymyślę, no bo jako tako lato się kończy 22, ale jeżeli coś w międzyczasie wypuszczę, co będzie jeszcze jednym let's playem, no to najwidoczniej ten będzie przedostatnim let's playem. Jeżeli coś jeszcze zdążę wypuścić w międzyczasie. Ale dobra, roli ścisłości już mamy chyba załatwione. Przyszedł czas na Metallic Madness. Ja pierniczę, jak ja czekałem na ten poziom, jak zresztą sami słyszeliście na początku tego odcinka. Bardzo szanuję. Co ja chciałem w ogóle powiedzieć przez chwilę? Sorki za to zacięcie się. To tak to jest, jak ja chcę jakby coś powiedzieć na szybko, żeby nie zapomnieć i potem wiecie, wychodzą ze mnie jakieś takie onomatopeje, jak kurde nie wiem, Rayman 2 chociażby. Tak czy siak, Metallic Madness oryginalnie pojawił się w Sonic CD. Był to ostatni zone, który zakończał jakby całego Sonica CD. Bo jak pamiętacie, ostatnim bossem w Metallic Madness w akcie trzecim, albo po prostu w zonie trzecim, bo tam nie ma aktów, tylko zony, to był niejaki doktor Robotnik w tym swoim robocie przypominający kontroler od D-pada PlayStationowego. Oczywiście przeszkody w tym oto poziomie to będą standardowo badniki wraz z ostrzami, kolcami, czymkolwiek, czyli praktycznie jest tutaj wszystko, co sprawiłoby, że Sonic zostałby przepołowiony na pół, czy też po prostu mógłby wlecieć w kolce i innymi słowy zginąć śmiercią tragiczną, brutalną i niewiadomą w sumie na dobrą sprawę. Szkoda niestety, że już jakby let's play dobiega końca, ale tak jak mawia pewne przysłowie, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Niestety lub też istety. Gdyby nie to, to byśmy ciągle stali w miejscu, taka jest prawda. Lepiej chyba iść do przodu z seriami, a nie stać w miejscu, czyż nie? Też mi się tak wydaje. W sumie jest godzina 11:10. Dzisiaj może live streama zrobię z Crasha of the Titans. Ciekaw jestem, czy dotrzymałem obietnicy i serio go zrobię. Jej, walczymy z Eggmanem! Swoją drogą ta walka mocno przypomina walkę z Sonica 1, z ostatnim bossem kurde, jak ten zone się nazywał? Widzicie, ja już nie pamiętam nawet Sonica 1. A dawno, niedawno w niego w sumie grałem, na dobrą sprawę. Springyard, nie, to nie był Springyard, sorry, Springyard był trzeci. Starlight Zone i ostatni był... Kurde, jak ten zon się nazywał? Nie pamiętam, serio. Ale lipa. Jak on się nazywał? Serio. Nie Springyard, nie Stardust. Też na S się nazywał. Teraz właśnie nucę muzykę z tego zona, ale nie mogę go kurde skojarzyć coś. Tak czy siak, bossem albo mini bossem będzie Egg Pizzon MK2. Tak on się w sumie nazywa. Taka dziwna dosyć nazwa, nie powiem, że nie. Ale został on pokonany, więc nadszedł czas na akt drugi.
Ja pierniczę, ta muzyka. Moi drodzy, ta muzyka. Kurde, aż mi się ten Wikipedia wyłączyła, żeby wiecie, znać nazwę tych minibossów i bossów, bo w sumie muszę sobie troszeczkę utrwalić, bo nie pamiętam niektórych. Co nie oznacza, że wszystkich czytałem z Wikipedii, żeby nie było, że mi tutaj kurde będziecie, wiecie, wypominać coś. I zone ostatni w Soniku 1 to był Scrap Brain. Jak ja mogłem zapomnieć tej nazwy? No jak widzicie, sobie podążamy teraz malutkim Sonikiem. Little Sonic! Ojej! Jaki on jest słodki! Serio, on jest słodki, naprawdę. Ja nie żartuję w tym momencie, naprawdę on słodko wygląda. Taki malutki Sonic. Little Sonic! Ale wiecie, co jest jeszcze śmieszniejsze, że w sumie grając w Manie, ogólnie mówię tutaj o Mani Plus, jak i zwykłą, to przynajmniej mamy udostępnione coś takiego, że mamy mini Tailsa, mini Knucklesa, mini Raya na pewno i mini Mightiego. Kurde, jak oni muszą wyglądać, aż będę musiał sobie zagrać w oryginalną Manię, nie? I to Mighty i Rayem. Koniecznie w tym momencie. No i teraz za pomocą fejkowego Bounce Pada, bo to jest faker, a nie żaden Bounce Pad, to chciałem dostać się do góry, do tego wielkiego pierścienia. W sumie jakiego wielkiego? Do tego power upa, który daje nam większą ilość pierścieni. W sensie, że zamiast zwykłych wylatuje nam 5 dużych właściwie, na dobrą sprawę. Ale hej! Mamy zaraz... No w sumie nie takie zaraz, ale za jakiś czas może stówka nam pyknie pierścieni. Oczywiście w oryginalnej Manii byśmy mieli za to żyćko, no ale hej, 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 tutaj żyć nie ma. Jezus Maria, jak ja szanuję soundtrack z aktu drugiego, jest po prostu epic. Ciekaw jestem, czy tutaj będę z bossem walczył. Chyba tak, bo rozpoznaję trochę scenerię, więc... A pamiętam, że te... W sumie coś ala takie szafy, tylko że metalowe szafy, pozwalają mi w sumie na taką właśnie podróż pomiędzy ścianami i tak dalej, więc to jest cool. Ojej, mały, słodki Super Sonic. Jej. I o dziwo mi monitor z Eggmanem nic nie zrobił, pewnie dlatego, że mam super formę. I to jest jakiś, wiecie, immunitet. No dobra, walczymy sobie teraz z Eggmanem. Po raz kolejny z Gacha Pandoro. A nie, sorry, Gacha Pandora, a nie Pandoro. Co ja w ogóle najlepszego wymyśliłem? Tak czy siak, Gacha Pandora będzie polegał na tym, że Eggman będzie w takiej trochę maszynie. Ta maszyna mi się trochę kojarzy, wiecie, z takimi symbolicznymi maszynami w takich Kauflandach i innych sklepach, z tymi takimi jajeczkami. Bez skojarzeń, rzecz jasna, takimi plastikowymi jajkami, gdzie jest jakaś zabawka. No i to jest, z tym mi się Eggman kojarzy. No i jak sami widzieliście, on puszczał swoje miniaturowe wersje, tylko zabawkowe. Tam mieliśmy nawiązanie do walki z Sonika 2, z Sonika 1, bo pamiętacie zresztą walkę, jak Eggman na swoim Eggmobilu podążał. Co nie? Oraz to, że mieliśmy tam przypomnienie walki z Sonika 2, gdzie on podążał tym samochodem z wiertłem. Tym swoim samochodzikiem, nie wiem jak szczerze on się nazywa. Na pewno nie Egg Rider w żadnym wypadku, bo to by było dziwne. No i mieliśmy tam taką... lalkę Voodoo Amy. Jakkolwiek to brzmi. Voodoo lalka. I tutaj w tle mamy... robota! Wielkiego. To coś oznacza. I proszę państwa, final zone! Ostatni zone z calusieńkiej gry i z Manii Plus, i z Manii oryginalnej. Titanic Monarch. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o Titanic Monarch, wiecie co wam powiem? Lubię bardzo Titanic Monarch, ale jest jeden malutki szkopuł. Ten zone jest zdecydowanie za długi. I zdaję sobie sprawę, co teraz wszyscy powiecie. Ale hej, ostatni zone powinien być długi.
i powinien być trudny. Zgadzam się w 100%. Tak powinno być, takie proporcje powinny być zachowane. Jednakże... problem jest jeden. Ten zon wydaje mi się, że jest stosunkowo za długi. I zanim powiecie, że to nie umiesz grać, to nie tylko ja jakby mówię te słowa. Wypowiadam się tutaj w kwestii również innych osób, które zdały relacje co do Titanic Monarch. I dużo osób potwierdza, że zon jest niebywale długi. Aż mógłbym rzec, że nawet za długi, ponieważ hej, spędzasz w akcie pierwszym koło 7-8 minut, tyle samo spędzasz w akcie drugim. Zresztą akt drugi jest w inny sposób rozbudowany, o czym wam opowiem potem, jak będziemy robili akt 2. Tym bardziej, jest jeszcze inna rzecz. Jak zginiesz, powtarzam jeszcze raz, jak zginiesz, to rzecz jasna, wszystko jest ok, powtarzasz i tak dalej, nie? Powtarzasz wszystkie te zony, znaczy zony wszystkie, no, powtarzasz jakby Metallic Madness i niby wszystko jest git. No ale wiecie, z drugiej strony dwa razy siedzieć po 7 minut w jednym zonie, no to w dwóch aktach to razem jest 14, czyli 14 minut idzie wam w plecy. Jak nie 15. Lub 16. Albo zaokrąglając całe 20 minut. Aczkolwiek przyznam, że tło, grafika, muzyka, mechanika poziomu jest cool. It's a cool, że tak powiem. Mimo, że nie jest to w żadnym wypadku nawiązanie do Mario. Aż cisza nastała, dosłownie. No ale jak widzicie, no czuć już, że to jest ostatni odcinek, no nie ukrywajmy. Czuć to wielkimi krokami. Praktycznie jedyne co, to musimy się teraz dostać do Eggmana. W oryginalnej manii walczylibyśmy jeszcze z tym drugim robotem, który trzymałby Phantom Ruby, który Phantom Ruby zabrałby nas do Sonic Forces. No a tutaj będzie zupełnie inaczej, ponieważ wróciliśmy praktycznie z Sonic Forces. I co jest dosyć ciekawe i dosyć dziwne, w sumie tutaj był Special Stage albo Dimension Heights dla tych, którzy mogliby nie wiedzieć, gdzie się znajduje owy pierścień, tak? Widzieliście, owy pierścień znajduje się tutaj. Chyba wam również udostępnię w opisie zapis z mojego live'a, który jest standardowo na niepublicznym z Sonica Mania Encore, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak pierwotnie grałem, ponieważ powiem wam szczerze, że tutaj już bardziej pewniej grałem niż wtedy. Mogę wam już to od razu powiedzieć z miejsca. Bardziej pewniej grałem. Ja przez chwilę, patrząc sobie na podgląd w sumie w Sony Vegasie, myślałem przez chwilę, że ja coś źle zmontowałem i wiecie, będę musiał zaraz dogrywać, że hej, 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 tutaj jednak źle zmontowałem, bo tutaj faila nie wyciąłem. Ale niestety, patrząc na to wszystko, to muszę się pogodzić z tym, że jednak, no, trwa to dosyć długo. Nie ukrywajmy. No ale dobra, czas użyć Supersonika i dostać się do naszej walki z minibossem. Ponieważ wiadomo, że to jest miniboss, bo bossa, czyli doktora robotnika, zostawimy sobie na potem. Lub też Eggmana. Nie wiem, w sumie ja raz mówię tak. Nie, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, bo w sumie, mimo że to jest klasyczna gra i powinno się w teoretyce i w praktyce mówić doktor Ivo robotnik lub robotnik, to jakoś mam takie przyzwyczajenie, że mówię i na jednego i na drugiego Eggman i w sumie ciężko mi jest się od tego odzwyczaić, wiem. Ale szanuję, kurde, szanuję muzykę Supersonika. Dobra, mamy 4 minuty i doszliśmy w sumie do minibossa. Czyli troszeczkę możecie powiedzieć, że teraz kłamałem i tak dalej, ale taki mniej więcej jest czas dojścia tutaj. Walczymy teraz z Crimson Eye. I szczerze patrząc po tym wszystkim, jak walczymy z tym bossem, to ja nie widzę szczerze żadnej różnicy. Może tylko ewidentnie się zmieniło to, że Crimson Eye ma teraz troszeczkę inny kolor. Troszeczkę mi to Crimson Eye przypomina Crimson Guard, wiecie, tych słynnych Crimson Guard z Jacka i Daxtera, lub też od Jacka dwójki bardziej.
I nie mamy żadnego cool bonusa. Dlaczego? Ponieważ oberwałem. Gdybym nie oberwał i w miarę normalnie przyszedł poziom, to pewnie bym miał cool bonus. A tak to dupa blada i zbita. Witam was bardzo serdecznie w Titanic Monarch Zone, a raczej w akcie drugim. Bo w sumie nie wiem, po co ten zone powiedziałem, tak na dobrą sprawę. I jest to już ostatni akt, jaki zone w calusieńkiej gierce. To właśnie tutaj rozstrzygnie się, czy Phantom Ruby trafi w ręce doktora Ivo Robotnika, czy Sonic wraz z przyjaciółmi, czyli Mighty i Rayem, tymi legendarnymi Mighty i Rayem, że tak powiem, zapobiegą temu kres, czy jakoś tak. Czyli innymi słowy, powstrzymają plany nikczemnego robotnika i wszyscy będą żyli ponownie długo i szczęśliwie. I tak najwspanialsze zakończenie zawsze miała oryginalna Mania, moim skromnym zdaniem. Jak widzieliście, dostałem się tutaj do Dimension Heights. Po raz kolejny mieliście lokalizację Dimension Heights. Tak więc jeżeli drastycznie i dramatycznie szukacie tych wszystkich szmaragdów chaosu, no to widzicie, tam mieliście tam duży pierścień z Dimension Heights. Mi on jakby, że tak powiem, nie sprawia już takiej satysfakcji, bo w sumie to tylko daje mi 50 pierścieni, co sprawia, że mam potem super formę. Więc dla mnie to już jest jakby, wiecie, bez różnicy, bo ja już jakby mam Super Sonika, więc to zbieranie pierścieni to dla mnie to już jest taka bardziej rutyna, że jak już zobaczę, to no ciężko mi jest go ominąć, nie powiem, że nie. Jeśli chodzi o soundtrack w Metallic Madness Act 2, to tutaj muszę pochwalić, bo bardzo przyjemnie się go słucha. Bardzo dobrze jest, że tak powiem, zrobiony Metallic Madness Act 2. Mogę nawet momentami się trochę czuć, jakbym grał w jakiegoś RPGa, serio. Bo tutaj mamy coś takiego, że ten soundtrack troszeczkę buduje napięcie, że czuć jednak, że jest to finał, ale też czuć w pewnych momentach tej muzyki, że może nie do końca skończyć się tak, jak my oczekujemy, że może się okazać, że no nie wiemy, może Sonic zginąć po drodze, może nie wiem, co się stać. Może nie wiem, Eggman popełni samobójstwo i Sonic będzie się obwiniał, że hej, on chciał go tylko pokonać, a ten w akcie desperacji dostał, że tak powiem, ataku jakiejś, nie wiem, psychiki. Słabo mu się zrobiło, zrobiło mu się niedobrze, że tak powiem. No i w każdym bądź razie postanowił się wziąć za sznur i popełnić samobójstwo. Wiem, że troszeczkę za głęboko wszedłem w ten temat, ale wiecie, o co chodzi, no. Takie między innymi napięcie mi się wydaje, że buduje ten soundtrack, że jednak hej, nie do końca może być tak, że wy wygracie. Może się okazać, że tym razem zło zwycięży. Dlatego najlepiej się nie nastawiać, najlepiej być neutralnym, podejść do tematu neutralnie. Zobaczymy, będzie, co będzie. A i tutaj mamy koło zębate. No oczywiście nie wspomniałem, ale koła zębate również są swego rodzaju takim elementem dekoracyjnym, jak i też elementem, który sprawi, że będziemy mogli dostać się gdzieś wyżej. Jej! Ładnie, ładnie. Mimo że to są post komentarzy, praktycznie komentuję tylko nagranie, które teraz aktualnie widzicie, to przyznam, że czuję się, jakbym robił to na żywo. Serio. To samo było w Donkey Kongu Country, to samo może w sumie nie do końca było w Bombermanie, który szczerze jest bardzo omijanym let's playem na tym moim kanale. Ale się nie dziwię, ludzie wolą oglądać gry, które są znane, niż te, które są notabene nieznane i które mogę przedstawić. No jedyne w sumie seria, która jako tako się przyjęła, z tych oczywiście niezwiązanych z Crashem Bandicootem, bo sami dobrze wiemy, że Crash Bandicoot to jest po prostu akredytacja mojego kanału, jeżeli dobrze to ująłem, że to jest jakby taka główna seria i w sumie to nieważne, jaką bym grę zrobił, to raczej by się przyjęła. Bo w końcu to Crash jest. Albo nie wiem, jakiś Spyro. Chociaż ze Spyro bym trochę polemizował, ale Crash to wiadomo, że jest główna seria mojego kanału, więc nieważne, co bym nagrał, to by się przyjęło.
No, niestety, Bomberman nie jest aż tak dobrze znaną grą wśród Polsce, co zdążyłem zobaczyć. Hej ludzie, to, że widziałem te komentarze, nie oznacza, że się trochę do nich nie odniosę, więc w sumie póki nie ma żadnych ciekawostek i w sumie na pewno nie będzie, bo jakoś tak jak widzicie, nic się takiego mocno nie zmieniło w Metallic Madness. No to mogę o tym opowiedzieć, że tak trochę, no, przykro mi trochę, że się seria z Bombermana nie przyjęła, aczkolwiek też rozumiem was, bo wiem, że wolicie oglądać gry, które, nie wiem, w pewnym stopniu mają też fabułę, bo nie oszukujmy, ale Bomberman ma niby jakąś fabułę, ale nie jest on tak znaną grą, bo wszyscy Bombermana raczej znają tylko z tych przeglądarkowych gierek, ale ewentualnie gry na Nintendo 64, bo to jako tako są jak niby fabularne gry, z tego co mi polski gamer mówił. Albo, nie wiem, w sumie źle mogłem zrozumieć, ale tak mi się przynajmniej wydaje z tego co mniej więcej on mówił, tak więc tylko staram się to przekazać. Nie będę ukrywał, że jednak zdaję się z tego sprawę, że gry, które pokroju, nie wiem, Sonica, Crasha, które są właśnie znane, to są lepiej odbierane niż te, które chcę pokazać. No jedyny w sumie let's play, który jest w sumie, ta gra albo wersja tej gry jest znana, to Harry Potter na PlayStation 1. Mimo że nie był on mocno let's playowany, to z tego co widziałem wtedy, robiąc research, że tak powiem, YouTube'owym, no to ja byłem pierwszym Polakiem, który w sumie zapoczątkował Harry'ego Pottera na PlayStation 1. Bo po moim let's play'u pojawiły się potem let's play'e. Z tego co pamiętam, Geralt 39 robił wersję PlayStation 1, tylko z jakichś dziwnych powodów ukrył ten let's play. Kto tam jeszcze? Crow Zaibatsu robiło. To takie wcześniejsze Crow Zaibatsu, nie to co jest aktualnie, w którym rzekomo ja jestem. Dla tych co nie wiedzieli, to wow, zaskoczenie, ale tak, jestem w Crow Zaibatsu tym nowym. No i poza tym to nie widziałem szczerze innego let's play. Ktoś tam w Polsce próbował robić? Chyba skończył, ale let's play się jakoś tak o nie przyjął chyba. No tego nie mogę wam dokładnie powiedzieć, bo teraz nie sprawdzałem let's play. Wiem, że jako tako mój się, no w miarę został popularny, bo tam ma chyba po 2000 wyświetleń. Pierwsze odcinki mają po 2000 wyświetleń, więc to jest moim zdaniem ładny wynik jak na kanał, który aktualnie mam. Serio. Mogę wam jeszcze zdradzić jedną rzecz, że jest jeden materiał, który jest w tym momencie w drodze. Nie powiem jeszcze z czego, ale tak, możecie się spodziewać już niedługo jakiegoś materiału. Aczkolwiek nie dam wam jeszcze terminu, kiedy on się ukaże i z czego on będzie. Z powodów takich. Po pierwsze, niespodzianka, z czego to może być materiał. A po drugie, chcę, żeby on merytorycznie i w fajny sposób wyglądał, tak więc zdajecie sobie sprawę, że muszę niestety przy nim przysiąść, a wierzcie mi, że jest sporo poprawek, bo muszę tutaj niektóre rzeczy podopisać, bo mam taki mini scenariusz przygotowany na ten odcinek, ponieważ muszę jeszcze dodatkowo robić research oraz screenshoty na bieżąco. Jak widzicie, udało nam się, że tak powiem, pójść w te cztery strony świata, zahaczając o te specjalne sekcje. No i proszę państwa, jesteśmy teraz w tej głównej sekcji, ponieważ jak widzicie, portal nas przeniósł do walki z ostatecznym bossem. Kim jest ten ostateczny boss? Jest to Dr. Eggman albo Phantom Eggman. Oczywiście jego walka w Mani plus Encore Mode jest tylko, to jest jedyna walka z nim. Tak mogę już od razu wspomnieć. Nie ma innej walki. To jest jedyna walka, którą widzimy teraz na ekranach. Gdybym miał oczywiście gdzieś ze 100 pierścieni, nie użył teraz na przykład super formy, to wierzcie mi, że bossa bym po prostu od tak pokonał i nie byłoby właśnie tego widocznego, co mamy teraz. Albo byłoby widoczne tylko po prostu w super formie. I tak, ta muzyka również zwiastuje to, że jesteśmy bliscy końca tej otóż wspaniałej gry. I mam teraz 0 pierścieni. Jak myślicie, co to będzie zwiastować? Że za niedługo niestety Sonic zginie, tak jak widzieliście. Ale mam sporo kontynuacji, tak więc ja się szczerze niczego nie boję.
I troszeczkę pewnie powiedzieć, że w złym momencie wyedytowałem. No i nie będę ukrywał, że w złym momencie to wyedytowałem, ale przynajmniej od początku będziecie widzieli walkę, jak to wygląda, nie w super formie. A więc można powiedzieć, że jest to małe nawiązanie do walki z Sonica CD, ale nie do końca, ponieważ nie mamy tutaj kontrolera od PlayStation, tego wiecie, memicznego kontrolera, jak to ja lubię mówić, tylko mamy tutaj jakieś cztery, nie wiem jak to powiedzieć, to są jakieś takie małe kapsułki pod napięciem. To jest bardzo złe określenie, zdaję sobie z tego sprawę, ale powiem tylko tyle. To mniej więcej wygląda w taki sposób. Po prostu on potem będzie jakby przywoływał te takie dłonie, Phantom dłonie, bo widać, że one są koloru takiego samego jak Phantom Ruby, lub też jak to inni uwielbiają mówić samo tłumaczenie, co jest dla mnie gównianym tłumaczeniem, upiorny Rubin. No i po prostu potem zostajemy przeniesieni do specjalnych sekcji, gdzie walczymy, powiedzmy, z tymi robotami, jakby nas, z którymi już walczyliśmy wcześniej, tylko że w ich innych formach. Na przykład tutaj jeden z nich robi za piłę łańcuchową, która ma skrzywdzić Sonika i w sumie notabene skrzywdziła Sonika. Nie oszukujmy się. Bo te ostrza jednak spowodowały, że straciłem te pierścienie. No hej, miałem 5 pierścieni, a teraz jestem na minus 2 pierścieniach, bo mam 3, więc jako tako prosta matematyka, straciłem 2 pierścienie. No i proszę bardzo. A może jeszcze nie proszę bardzo, bo jeszcze nie zadałem właśnie ataku. Ojej, jej, 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 jej. Pomidor, popełniasz błędy. W sumie jak każdy, no ja nie jestem idealny, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja potrafię błąd popełnić, ale przynajmniej mnie, w przeciwieństwie do niektórych ludzi, odróżnia to, że ja się potrafię do takiego błędu przyznać. A nie to, co niektórzy. No i tutaj jest ekskluzywna ścieżka, która pokazuje, że hej, mamy tutaj takie trzy, nie wiem, przykrywki i jeżeli źle zgadniemy, to niestety zostaniemy porażeni prądem, jak widzieliście na załączonym obrazku. Zostaliśmy porażeni prądem. I ciężko nie przyznać racji. No, oczywiście standardowo te rakiety od 1 do 4 namierzające nas. Nic szczególnego, że tak powiem. Po prostu musimy unikać ich za wszelką cenę. No i proszę bardzo, czas na sekcję specjalną, też ekskluzywną do Mani Plus, z tego co pamiętam. Jest to sekcja, gdzie mamy tego oto robocika z poprzedniego odcinka. To był chyba ten Rider właśnie cały. No i tutaj musimy za wszelką cenę unikać kolców, jak sami zresztą widzimy na załączonym obrazku, bo on ujechał sobie górą, a my mieliśmy szansę na zdobycie pokaźnej ilości pierścieni, która spowodowała, że mieliśmy malutki kredyt na przeżycie. Dziwnie mi się mówi słowo kredyt, szczerze, jako taki, nie wiem, kredyt zaufania, kredyt bezpieczeństwa. Szkoda, że niestety nie zdążyłem mu ostatecznego ciosu zadać, bo podejrzewam, że gdybym mu zadał teraz ten cios, to on mógłby stracić swoją mackę. Właściwie to można nazwać to jako macki, więc w sumie nazwijmy to, że to są macki. Czyli straciłby swoje macki. Mamy 4 pierścienie na 5, ponieważ jeden straciliśmy. Kurczę, a ta walka będzie trwała i trwała i się będzie wydłużała i się będzie wydłużała i wydłużała i jeszcze raz wydłużała. Ale dobra, oberwał w sumie, stracił już jedną mackę. Tak więc jeszcze tak mniej więcej z 3 uderzenia i Eggman będzie, że tak powiem, zrównany z ziemią. Co oczywiście jest dla nas wielkim plusem, rzecz jasna. No chyba nikt mi nie powie, że to nie jest plus, skoro Eggman zostanie zrównany z ziemią. Chyba się wszyscy będziemy cieszyć. No i dobra. Pokaż, co tutaj masz, Eggmanie drogi. No tutaj troszeczkę nie powiem, że nie, ale ryzykowałem, bo jak widzicie mam tylko 2 pierścienie. No ale boss został pokonany w 4 minuty 47 setnych oraz 39 setnych sekundy. I proszę państwa, w taki oto sposób przeszliśmy Sonic Mania Plus.
Encore Mode. I tutaj doktor Robotnik postanowił uciec, a Phantom Ruby teraz zaczął pochłaniać to całe miejsce. No i właśnie. Pochłonił również doktora Robotnika. Co to oznacza? Mamy przy okazji napisy końcowe, bo na tym się właśnie kończy Sonic Mania Plus. Oczywiście ja sobie je przewinę, jak widzicie. Ale właśnie, co to oznacza? Czyżbyśmy mieli kolejne DLC zaraz do Sonica Forces? No bo hej, co się stało z doktorem Robotnikiem? No co? Phantom Ruby go wessał. I co dalej? Na te pytania najprawdopodobniej odpowiedź znajdziemy w jakiejś kolejnej grze Sonica, nad którą pewnie Sega wraz z Sonic Teamem już pracują. Więc moje ostateczne zdanie co do DLC Sonic Mania Plus. Ja i Pixel, bo wypowiadam się również w imieniu Pixela, jak i w swoim, polecamy wam bardziej zakupić sobie wersję pudełkową, bo przynajmniej dostaniecie te concept art i co tam będzie w tym pudełku. Sami zresztą widzieliście mój vlog, to zobaczycie sobie ponownie, jeżeli nie pamiętacie, o co chodzi. Ale jeżeli macie wydawać to te pieniądze na Steamie czy na coś, to uwierzcie mi, lepiej zaoszczędźcie. I zanim powiecie, że ej, ale to wtedy też nie zaoszczędzimy, ale przynajmniej będziecie mieli książkę z concept artem czy czymkolwiek. I teraz jak widzicie, Knuckles, Ray, Mighty Sonic oraz Tails są w Mirage Saloon w akcie pierwszym i są oto w tym oto barze. I niespodzianka, you're too cool. Mamy tutaj robota Eggmana. Tutaj oczywiście jest pokaz tych wszystkich rekordów. No i jak widzicie, Encore Mode ma tylko możliwości 3 zapisów. No i to tyle. Tutaj mamy przy okazji możliwość sobie zagrania w Mania Mode każdą postacią. Tak więc to już od was zależy. Link do głosowania w opisie, jak i w komentarzach. Ja z tego miejsca będę się z wami żegnał, ponieważ uważam, że już wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadziłem Let's Play, że byłem informatywny i że wam się Let's Play podobał. Tutaj byłem ja, czyli Pomidor.pl, to byliście wy, czyli widzowie. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się cały Let's Play, jak i jakieś tam moje poprzednie, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich moich filmach. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnych Let's Playach na moim kanale. I ostatni raz powiem, kupcie sobie bardziej tę grę w wersji pudełkowej, nie wydawajcie kasy na to DLC na Steamie czy gdziekolwiek. Na razie i cześć!